Witam ponownie na transmisji. Odpaliłem transmisję, żebyście mieli dobrą, fajną transmisję bez trzęsień. Zobaczcie, młodzi ludzie bawią się, muzyka gra na całego i tak właśnie wygląda klimat młodzieżowy tutaj na Kruczej. Tak właśnie wygląda. Tak to właśnie, drodzy Państwo, wygląda. Jest bardzo dużo ludzi, jest tłok na ulicy, jest dużo policji. Także relacja na żywo. Jeszcze tutaj widzicie, też ludzie idą. Tak to właśnie wygląda. Fajna muzyka. Także tak to właśnie, drodzy Państwo, wygląda. Dużo ludzi, jest dużo młodzieży. No i zabawa, muzyka. No i dobrze, tak właśnie powinno wyglądać. Nie iść do szkoły. A ja postaram się nie pchać się, drodzy Państwo, w ten tłum. Także fajna imprezka. Kto chce się dołączyć, dołączajcie się, ale to już niedługo będzie koniec.
tego zaraz będziemy na jedzenie. Ale nie, także kierowcy też stoją w koreczku, a młodzież sobie idzie. Jest, drodzy Państwo, duży hałas, jak słyszycie, na pewno słyszycie. Jest na full. Redaktorze, idziemy. Ty, Andrzej. Telefon zbiłem. Co? Telefon zbiłem. O kurwa. Co ty z nim robił? Przewrócił się z gimbalem. Nie, czekaj. Nie wiem. Także, drodzy Państwo, zbliżamy się. Postaram się tutaj jakoś przejść. Ale czy to się uda? To nie wiem. Jest bardzo dużo ludzi. Głośna muzyka. Przepraszam. Przepraszam. Cześć wszystkim. Jesteśmy młodzieżowym strajkiem klimatycznym. Bardzo się cieszymy, że jest nas dzisiaj tak wielu. Brawa dla Was, że wszyscy przyszliście.
zasiadają ministrowie, zasiadają ci, którzy odpowiadają za to, że my mamy problem. Zróbcie jeszcze raz hałas na nich! Jestem Dominik. Uczę się w drugiej klasie liceum. To znaczy, że do szkoły chodzę 11 lat. Strasznie dużo czasu. 11 lat! W tym czasie nauczyłem się naprawdę sporo. Czytać, pisać, liczyć i tak dalej. Najbardziej lubię uczyć się filozofii i historii. Interesuję się również socjologią i ekonomią. Dlaczego o tym mówię? Moglibyście mnie spytać. Wydaje mi się, że te przedmioty pozwalają mi zrozumieć w pewnym stopniu przeszłość i teraźniejszość. I nawet mi się czasami wydaje, że nauka pozwoli mi zrozumieć przyszłość. To, co się stanie jutro, ale też za parę lat. Jednak prawda jest taka, że ja się niczego nie uczę w szkole. Niczego się nie nauczyłem, bo nigdy nie byłem uczony o klimacie. Nigdy nie uczono mnie o problemie, który ma wiele płaszczyzn, chociażby społeczny, biologiczny, fizyczny czy ekonomiczny. Nigdy nie uczono mnie o problemie, który przez to, że nie został rozwiązany kiedyś, jest najbardziej zagrażającym nam problemem i najbardziej naglącym. Słuchajcie, już dzisiaj odczuwamy skutki ocieplenia klimatycznego. Za parę lat, jeśli nic nie zrobimy w tej kwestii, będziemy żyli w innym świecie. Możliwe, że to będzie świat wojen, świat bez wody, świat bez jedzenia, bez energii, bez odpowiednich warunków do życia. A przecież każdy i każda z nas ma swoje ambicje, marzenia czy plany. Czy to będzie praca, studia, podróżowanie po świecie czy jakieś hobby. Jeżeli dalej będziemy biedni, jeżeli dalej pozostaniemy biedni wobec zmian klimatycznych, nie będziemy mieli nawet szansy zrealizować tych planów. A wiecie, kto mnie o tym poinformował? O tym niebezpieczeństwie? Właściwie nikt. Nie usłyszałem tego na lekcjach w szkole. Nie przeczytałem tego w podręcznikach. Właściwie nikt mnie o tym nie poinformował. Dowiadywałem się o tym w własnym zakresie. Z różnych stron internetowych, z raportów naukowych czy od znajomych. I to jest przykre. Tak, to jest hańba. To jest hańba. Szkoła w temacie klimatu pozostawia mnie i nas wszystkich na lodzie. I wiecie, w tym momencie to się nawet wydaje śmieszne, że są ludzie, którzy zarzucają nam, że jesteśmy tutaj tylko dlatego, bo nie chciało nam się iść do szkoły. Ja bym powiedział, że to jest wręcz odwrotnie. My nie odmawiamy edukacji i nauki. My chcemy chodzić do szkoły. Ale interesuje nas to, czego się w tej szkole będziemy uczyli. Jeżeli po 12 latach spędzonych w szkole, za rok ja będę pisał maturę i będę 12 lat w szkole i po tych 12 latach nie będziemy wiedzieli, jak mamy się mierzyć z problemami teraźniejszości i przyszłości, to szkoła nie uczy nas nic. Nie uczy nas, jak powstrzymać proces degradacji planety. Przecież to jest żałosne. Szkoła nie przygotowuje nas do życia w zastanawiającej nas rzeczywistości. Nie przygotowuje nas na konieczne zmiany systemowe. Jeżeli nie będziemy wiedzieli, jak naprawić ten świat, to ten świat upadnie. Ten świat upadnie razem z naszą przyszłością. I w związku z tym jesteśmy zmuszeni strajkować przeciwko zmianom klimatycznym i przeciwko braku odpowiedzialnych działań ze strony tych ludzi i ze strony ludzi w Sejmie i na całym świecie.
To jest nasza przyszłość. To jest nasza przyszłość. A decydują o niej osoby, które nie będą odczuwały tych skutków tak bardzo jak my. Nikt nas nie pyta o zdanie, jak my chcemy przyszłości. Dlatego sami będziemy o tym mówili. Dlatego jesteśmy tutaj dziś. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy na całym świecie miliony uczennic i uczniów wychodzą na ulicę, pozostawiają korytarze puste, by zwrócić uwagę na kryzys, w jakim się znajdujemy. Dzisiaj w tysiącach miast wychodzimy i mówimy, że chcemy mieć przyszłość. Chcemy mieć przyszłość dla siebie i dla naszych przyjaciół, przyjaciółek i osób nieznajomych. Przecież żyjemy na jednej wspólnej planecie. I czas zacząć myśleć o tym miejscu jako rzeczy, która jest wspólna dla nas wszystkich. To nie jest narzędzie, z którego się korzysta, żeby spełniać biznesowe plany. Musimy przestać pod uwagę brać wszyscy zysk i czas najwyższy zatroszczyć się o cenę, jaką ponosi środowisko i ludzie, którzy będą cierpieć i którzy już cierpią z powodu zmian klimatycznych. Ja wam powiem, że nadal mi śmieszy, że niektórzy ludzie nam zarzucają, że po prostu idziemy na wagary. Strajkujemy w obawie o naszą przyszłość. I być może tylko strajk daje nam możliwość, by te frustracje i te obawy wyrazić. W innym przypadku wydaje mi się, że nie potraktowano by nas poważnie. Powiedzcie mi, ile razy rozmawialiście z kimś dorosłym, czy o polityce, czy właśnie o klimacie i słyszeliście: wy młodzi, co wy możecie wiedzieć? Jesteście niedoświadczeni. Mnie, moich przyjaciół i przyjaciółki zbywano bardzo często w ten sposób i odbierano nam głos. A dzisiaj? Dzisiaj stoimy wspólnie i sami ten głos sobie dajemy. Bez względu na to, jak bardzo próbowano by nas zlekceważyć czy uciszyć. Bo nie można uciszyć milionów młodzieży, która wspólnym głosem krzyczy: nie zabierajcie nam przyszłości! Nie zabierajcie nam przyszłości! Nie zabierajcie nam przyszłości! Nie zabierajcie nam przyszłości! Że nie uczymy się w szkołach nic. My, zgromadzeni jako młodzieżowy strajk klimatyczny, chcielibyśmy przedstawić nasz postulat o edukacji. I brzmi on tak. Edukacja o zmianach klimatu w szkołach jest nieaktualna i niewystarczająca. Ale przede wszystkim nie przygotowuje nas na wyzwania jutra. To musi się zmienić. Potrzebujemy edukacji uświadamiającej o skutkach zmian klimatu. Potrzebujemy jej. Nie podnoście na temperatury! Nie podnoście!
córką. Cześć wszystkim! Ja się nazywam Kasia i chciałam wam powiedzieć, że często można usłyszeć zarzut do środowisk, które angażują się na rzecz przeciwdziałania zmian klimatycznym, że zmiany klimatyczne nie następują albo następują, ale nie z winy człowieka. Dlatego chciałabym wam teraz przeczytać list otwarty, podpisany przez ponad 200 polskich naukowców, w którym chcą oni przekazać wszystkim niepewnym, że zmiany klimatyczne następują przez człowieka i jest to konsensus naukowy. Oświadczenie naukowców o konsensusie naukowym w sprawie zmiany klimatu. W czasie, gdy młodzież protestuje w kolejnych strajkach dla klimatu, współorganizowanych przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, chcemy przekazać podziękowania każdemu, kto głośno mówi o potrzebie przeciwdziałania ociepleniu klimatu. Niniejszym zdecydowanie potwierdzamy, że w środowisku naukowym panuje konsensus wskazywany przez młodzież jako podstawa ich oburzenia i protestu. Klimat się ociepla, a przyczyną tego jest działalność człowieka. Szybkie i bardzo znaczące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest podstawowym warunkiem uniknięcia przez ludzkość klimatycznej katastrofy. Mamy nadzieję, że osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, nawet jeśli nie słyszą lub nie chcą słyszeć tego, co mówi świat nauki, nie przejdą obojętnie wobec krzyku, rozpaczy i bezradności młodych ludzi, którzy widzą, że ich przyszłość jest zagrożona. Aga jeszcze coś powie. W czasie szukania tekstu sprawdźcie, czy ktoś z was nie zgubił czerwonego telefonu z czerwonym pokrowcem, bo znaleźliśmy taki telefon. Jeśli chcecie go odebrać, powiedzcie nam, co jest na tapecie, żeby ktoś go nie ukradł, czy coś w tym stylu. Brawo, Aga! A i jeszcze właśnie... Jeszcze krótce! Trzeba powiedzieć, jaką mają dowieszkę do kluczy. No jeśli ktoś z was coś zgubił, to po prostu podejdźcie do nas do samochodu, dobra? Jest jeden taki duży klucz, taki szeroki. Tak, i jaka tapeta? Twarz. Twój, tak? Klucze już znalazły właściciel. Telefon ten! Super, jesteśmy świetni, brawo! Jeżeli któraś z was nie ma tekstu, zajrzyjcie komuś przez ramię. Podzieli się z wami na pewno tekstem. Na Facebooku, na wydarzeniu na Facebooku jest link do tekstu. Trzeba się zbudzić, trzeba się wkurzyć, otworzyć oczy, zacząć zmianę teraz. Tak, 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 chcemy zbudować lepszą przyszłość. Trzeba zrobić to na już. Cała planeta ma przez nas problem, bądź rozwiązaniem, nie kłopotem teraz. Tak, 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 chcemy zbudować lepszą przyszłość.
przyszłość, trzeba zrobić to na już. Chcemy zieleni, spokoju ziemi, ochronić las najwyższy czas teraz. Tak, 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 chcemy zbudować lepszą przyszłość, trzeba zrobić to na już. Nie ma co czekać, by świat nam przepadł. Angażuj się i wiedzą dziel teraz. Tak, 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 chcemy zbudować lepszą przyszłość, trzeba zrobić to na już. Potrzebujemy ratownika tutaj pod samochód, obok samochodu. Bardzo się cieszymy, że się tutaj bawicie.
ale dla waszego bezpieczeństwa, dla naszego bezpieczeństwa prosimy jeszcze raz nie robić pogo. Bardzo uprzejmie prosimy nie robić pogo. Dziękujemy. Halo? Tak, dobrze. W Europie skutki zmian globalnych powodowanych przez starsze pokolenie bardzo boleśnie odczujemy dopiero my. Większość z nas przyszła tutaj właśnie zapewne protestować właśnie zapewne dlatego, znaczy przeciw temu, że w imię interesów wąskiej grupy osób ze starszego pokolenia poświęca się nasze życia. Nie będę jednak mówił tutaj o tym, co nam grozi, bo o tym mówił już ktoś inny tutaj dzisiaj. Chcę powiedzieć o ofiarach zmian globalnych, które cierpią z ich powodu dużo bardziej niż my będziemy. Według Międzynarodowej Unii Ochrony Środowiska kilkadziesiąt tysięcy gatunków jest w większym bądź mniejszym stopniu zagrożonych wyginięciem. Z winy człowieka wymarło 941 gatunków. To może się nie wydawać dużo, dopóki nie uświadomimy sobie, że szacuje się, że około 80% gatunków nie znamy. Wymarło więc na pewno dużo więcej tych, o których nie wiedzieliśmy. Wiele z tych gatunków, których nie znamy, wymrze także, zanim będą mogły zostać zbadane przez naukę. Dla człowieka dzikie gatunki mogą mieć wartość z tego powodu, że są do czegoś przydatne, na przykład można je zjeść, że są ładne, że są ciekawe naukowo, albo że są symboliczne. Dla mnie jednak każdy gatunek ma wartość samą w sobie. Nieważne... Nieważne czy są ciekawe, smaczne czy ładne. Mają takie samo prawo żyć na tej ziemi jak my. To, że akurat człowiekowi wyewoluował mózg taki, który pozwala na stworzenie cywilizacji technicznej, nie usprawiedliwia tego, znaczy nie daje nam możliwości. Jak to się mówi? Nie powinniśmy wobec tego, to wcale nie usprawiedliwia nas wobec tego, że powodujemy szóste wielkie wymieranie. Widłak, wilk i ośmiornica też mają prawo do życia. Wilk, widłak i ośmiornica też mają prawo do życia. Wilk, widłak i ośmiornica też mają prawo do życia. Wilk, widłak i ośmiornica też mają prawo do życia. Wilk, widłak i ośmiornica też mają prawo do życia. Thank you.
cześć. Słuchajcie, to jest cały czas prośba. Naprawdę uważajmy na siebie. Jesteśmy tutaj po to, żeby myśleć o swojej przyszłości i nie robić krzywdy sobie i planecie, więc nie róbmy jej sobie. Zejdź z ramion, poproszę. Hejka, nazywam się Antek. Jestem z Wielki. No i wiecie, zdradzę wam sekret. No, ja się zakochałem, ale zakochałem się w ziemi. No i problem jest z tym, że ja już nią chyba mogę nie zatańczyć nawet. No, to jest jeden z naszych postulatów. Chodzi o to, że polska energetyka do 2030, czyli zgodnie z planem energetycznym do 2040, będzie nadal bazować w 60% na węglu. Czy jest to absurdalne? No właśnie, skoro jest absurdalne, to dlaczego to robicie? Rzecz. Chciałbym, aby było nas tu jeszcze, jeszcze więcej. Dlatego wszyscy razem dołączcie do nas, nie patrzcie na nas. 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 Wszyscy wiemy, że Polska ma potencjał, tylko trzeba go odpopielić! Dzięki! Oh, oh, oh! Don't eat that!
kurczę, strasznie was dużo. Zanim powiem moje przemówienie, jest prośba od jednej z uczestniczek demonstracji do osób palących papierosy, żeby nie robiły tego w środku marszu, bo leci na innych. A jak już muszą zapalić, to żeby paliły obok demonstracji. Dobra, a tak w ogóle nazywam się Ignacy. Uczę się w pierwszej klasie liceum. Jeśli chodzi o środowisko i ekologię, dużo ludzi mówi o tym, że my, indywidualne jednostki, naszym przykładem mamy pokazywać, jak dbać o środowisko. Mamy dokonywać świadomych wyborów, kupować ekologiczne produkty, ubierać się w ubrania niewyprodukowane na Dalekim Wschodzie przez dzieci. Mamy nie korzystać z plastikowych opakowań czy jednorazowych słomek, bo jak przestaniemy z nich korzystać, to koncernom przestanie opłacać się ich produkcja. Ale uważam, że nie tylko po naszej stronie leży odpowiedzialność za to, co dzieje się na naszej planecie. Największymi trucicielami są wielkie korporacje, a wraz z nimi państwa, które na to pozwalają, bo zyskują na tym ogromne pieniądze. Głównym celem kapitalizmu jest ciągły wzrost gospodarczy, czyli zarabianie coraz więcej pieniędzy przy jak najmniejszym ich wydawaniu. Co za tym idzie, nie usiłowaniu zmniejszenia produkcji odpadów poprodukcyjnych. Przykładem mogą tu być fabryki ubrań w Azji, z których większość odpadów, na przykład z syntetycznymi barwnikami, wylewana jest do pobliskich rzek, z których miejscowi mieszkańcy potem pobierają wodę, nie zbędą im do życia i się trują. Hańba! 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 Teraz przykład stricte państwowy. Jakiś czas temu wybory prezydenckie w Brazylii wygrał niejaki Bolsonaro. Jawny faszysta i człowiek przychylny wielkim biznesom. W jego planach wyborczych znajdowało się zwiększenie ilości pól uprawnych na terenach Puszczy Amazońskiej i stworzenie w niej jeszcze większej niż znajduje się tam obecnie pętli tranzytowej dla wielkiego transportu. I zgadnijcie, co robi! Już zabiera się do wycinki drzew. Właściciele miejscowych ziemi, oprócz wycinki, również wypalają hektary lasów razem z żywymi zwierzętami. Proekologiczni aktywiści są w Brazylii mordowani seryjnie, a państwo wcale nie dąży do schwytania sprawców. Hańba! 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 Mówi się nam, żeby przesiąść się w transport miejski, a nie truć spalinami z samochodu. W dużych miastach to nie jest taki problem, ale co mają powiedzieć osoby mieszkające w małych wsiach, w których po transformacji ustrojowej zlikwidowano dojazd jedynych autobusów, czyli PKS-ów lub pociągów. Teraz jedyną opcją jest samochód, który wiąże się z dużymi wycinkami, wydatkami na paliwo, ograniczając budżet na inne rzeczy, na przykład na opał do pieca. Osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze i samotne, osoby niepełnosprawne, ludzie żyjący tylko i wyłącznie z zasiłków są zmuszeni do ograniczania swoich wydatków w taki sposób, żeby w ogóle udało się przeżyć. To często przekłada się na to, że muszą kupić tani, brudny węgiel, który produkuje dużo popiołu i zanieczyszczeń, którymi trują samych siebie i innych. W takim trybie życia, licząc wszystko co do grosza, na pewno nie mają czasu i pieniędzy na ekologiczne zakupy czy picie bez słomki. Hańba! 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 Czyli tym, co chciałem wam przekazać, jest to, że nasze indywidualne działania nie przyniosą oczekiwanego skutku. Bo wbrew pozorom, większość ludzi na planecie jest bardzo biedna, a 1% społeczeństwa zgromadził tyle bogactwa, co pozostałe 99%.
i proces ten wciąż postępuje. Przykłady, które podałem, są tylko małą cząstką tego, co dzieje się na całym świecie. Dlatego uważam, że aby przezwyciężyć postępujące zmiany klimatu i nierówności społeczne, powinniśmy połączyć się w walce z państwem i kapitalizmem, które niestety w tym krwawym duecie mają się świetnie! Solidarność naszą bronią! 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 Potrzebuje ktoś tekstu, bo mam tutaj... Nie będziemy się dać, bo na ciało. Solidarność naszą bronią. Ten tekst też macie w pliku na Facebooku. Zaczynamy od refrenu, który brzmi Solidarność naszą bronią i tak dalej. Kolejne cztery wersy. Potem śpiewamy dwie zwrotki, refren i tak dalej. Dobra, przepraszamy. Macie ten tekst? Dobra. Dobra, dawaj. Pośpiewajmy na scenę. Solidarność naszą bronią. Solidarność naszą bronią. Solidarność naszą bronią. Podzieleni, nikt nie słuchał naszych skarg. Solidarność świat odmieni przez... Łapcie się za ręce! Dziś jesteśmy już mądrzejsi, wszelki wyzysk wszedł na precz. Łańcuch naszych rąk i serc. Dłużej już nie pozwolimy im odbierać naszych spraw. Wszystkie razem odejdziemy dziś od tablic łóżek kas. Bo jest jedna wielka siła, której władza boi się. Łańcuch naszych rąk i serc. Solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią, łańcuch naszych rąk i serc. Chociaż kneblem praw i ustaw usta zamknąć chce nam rząd, chociaż wyrok dawno wydał szef, policjant, bankier, sąd. Dziś stajemy ramię w ramię, bo odpowiedź jedna jest, łańcuch naszych rąk i serc. Wasze prawa i granice nigdy już nie smucą nas, bo marzenie o pokoju łączy ludzi wszystkich nas. Zbudujemy broń potężną, co położy wojną kres, łańcuch naszych rąk i serc. Solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią, łańcuch naszych rąk i serc. Solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią, łańcuch naszych rąk i serc. Solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią.
zatrzymać, że tak się bawicie. Zamknąć kopalnię! Myśleć globalnie! 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 Zamknąć kopalnię! Cześć! Jestem Karola, jestem z drugiej liceum. I ja, podobnie jak Ignacy, który mówił przed chwilą, jestem pod wielkim wrażeniem was wszystkich. Jest was strasznie dużo, ale... ale to nie jest jedyny powód, dla którego jestem pod tak ogromnym wrażeniem. Chodzi mi o to, że wszyscy tutaj jesteśmy po prostu jakimiś zwykłymi uczniami, zwykłymi uczennicami, którzy po prostu nie przyszli na lekcje. I jesteśmy tutaj, żeby protestować, a tak naprawdę wszyscy jesteśmy różni i zwyczajni. I dlaczego to jest takie niezwykłe? Dlatego, że wydaje mi się, że jest coś takiego, jakiś taki mit, że walka o klimat i troska o ziemię, że walka i klimat o klimat i troska o ziemię to jest domena wyłącznie tak zwanych lewicowych aktywistów, jak niektórzy sobie w polskim społeczeństwie wyobrażają, że ludzie przywiązują się do drzew i tak dalej i pogardzają tym, ale ja z kolei chciałabym od razu powiedzieć, że bardzo pozdrawiam wszystkich, którzy tak lubią i jesteście super. Ale też nie o to chodzi. My chcemy pokazać, że klimat nie powinien być domeną żadnej grupy politycznej. Klimat powinien być domeną nas wszystkich, niezależnie od ideologii, niezależnie od tego, z kim sympatyzujemy. Żeby dokonała się jakaś zmiana w systemie, to wszyscy musimy zmienić przede wszystkim swoje myślenie i zacząć myśleć o sobie nie jako o oponentach po którejś ze stron barykady, tylko jako o całości, jako o ludzkości. I oczywiście, kiedy mówię wszyscy teraz, mam na myśli nie tylko nas zebranych tutaj na ulicy, nie tylko 16-latków, mam też na myśli tych, którzy na przykład siedzą tam, mam na myśli tych, którzy mają władzę, żeby zaczęli wykorzystywać ją w słusznym celu i żeby zaczęli się troszczyć o naszą ludzkość. Mam na myśli tych, którzy mają pieniądze, żeby zaczęli wydawać je w słusznym celu. Teraz my wszyscy razem musimy się połączyć, bo już nie ma ani sensu, ani czasu na to, żeby dzielić się na kolejne frakcje. Także to by było na tyle, zatem niech ci, którzy mają władzę, działają, niech ci, którzy mają głos, jak my teraz, działają i niech krzyczą. Dzieci i ryby mają głos! 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 Dzieci! I say students, you say power! Students! 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 Students!
Cześć kochani. Ja mam na imię Kuba. I chciałbym, żeby każdy się teraz rozejrzał wokół i zobaczył, jak wiele nas jest dziś tutaj! Jest nas bardzo wiele, ale myślę, że nie to jest najważniejsze, ile nas jest, ale tak jak już Karola wspomniała, najważniejsze jest to, i to jest też niesamowite, jak różni jesteśmy! Jest nas bardzo wielu, każdy jest inny, każdy ma inne poglądy, inną wizję świata i nas jest nieskończenie, znaczy no może nieskończenie, ale bardzo duża ilość, ale Ziemia jest jedna! I teraz chciałbym się w tym miejscu zwrócić do wszystkich tych, którzy uważają, że żeby walczyć o środowisko, o klimat, trzeba być jakimś, jak też Karolina powiedziała, lewicowym działaczem. Myślę, że wszyscy tutaj znają postać papieża Franciszka. Nie wiem, czy wiecie, ale cała jego ostatnia encyklika, czyli ponad 200 stron refleksji, jest poświęcona wyłącznie środowisku i zmianom klimatu. Cała! I w tym dokumencie wzywa on wszystkich, nie tylko chrześcijan, nie tylko katolików, ale wszystkich do tego, abyśmy wspólnie walczyli o nasze jedyne dobro wspólne, jakie mamy, jaką jest Ziemia. I chcę bardzo jasno tutaj powiedzieć, zwrócić się do wszystkich tych, którzy w przestrzeni publicznej bardzo często odwołują się do tego typu wartości, o których mówi papież Franciszek. Chcę powiedzieć, że nie może być sytuacji, w której ktoś nazywa się chrześcijaninem czy człowiekiem, dla którego, nie wiem, jakoś papież jest autorytetem i jednocześnie być obojętnym na zmianę klimatu. To jest rzecz, o którą musi walczyć każdy, ponieważ ma wpływ na każdego. I teraz chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ten strajk jest fantastyczny, to jest świetne przedsięwzięcie, ale to nie jest koniec, to dopiero początek! To dopiero początek! Dopiero zaczyna się walka o jutro! I teraz każdy z was po tym strajku, jak wróci do domu, niech ma nadal w sercu tą ideę i pamięta o tym, zastanowi się, jak może on tu i teraz sprawić, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. Strajkuj z nami ponad podziałami! Strajkuj z nami ponad podziałami! Strajkuj z nami ponad podziałami! Ponad podziałami! Strajkuj z nami! 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 Ponad podziałami! Strajkuj z nami, ponad podziałami!
zaczyna się od jednej osoby, która strajkuje pod szwedzkim parlamentem, którą jest Greta Thunberg. Nie można nie wspomnieć, że została nominowana do Nagrody Nobla. A my musimy działać cały czas. Chcę wam tylko powiedzieć o tym, że ta droga może być długa i potrzebujemy, żebyście byli z nami przez cały czas. Jeszcze chciałam tylko przypomnieć o tym, że nie możemy się dzielić, tylko musimy się łączyć. Musimy się połączyć w działaniu, jeśli chcemy mieć skutki. Jest tutaj jeszcze z nami pani, która potwierdziła sens naszych działań, ponieważ walczy z tym systemem od 2 lat i powiedziała, że tylko takie protesty jak nasz, czyli wyjście pod ulicę, na ulicę młodych ludzi. Tak, że jesteśmy przyszłością, ponieważ tylko nas słuchają. Środowiska w gminie Cegłów. I proszę państwa, ta walka... Dziękuję bardzo. To jest środowisko, które od początku XIX wieku było wykorzystywane do tego, żeby leczyć chorych. W tej chwili jest planowana linia 2x400 kV. Urząd jest w stanie zrobić wszystko. Mamy argumenty, decyzje są wstrzymywane. Dzisiaj się dowiedziałam, że najważniejsza decyzja, która mogła zahamować pracę, została raz kolejny przedłużona. Przedłużona w nieskończoność tylko po to, żeby inwestor mógł pracować bez przeszkód i żeby... Ja widzę tutaj dokładnie zmowę inwestorów, zmowę inwestora z... Już oddaję. Inwestora z pracownikami urzędu. I będę walczyła do końca. Nie wiem, czym to się skończy, ale popieram was z całym sercem i oddaję mikrofon. Power to the people! People get the power! 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 Dziękuję. Generalnie ja nie umiem za bardzo tu mikrofony, ale postaram się. Jestem Jakub, klimat. Trochę jak klimat, więc może dlatego tak mi na nim zależy. I chciałbym zacząć od tego, co wszyscy powtarzają to już od jakiegoś czasu. Ważne, że jesteśmy tu razem. Ja jestem pacyfistą i wierzę w to, że musimy się łączyć nad podziałami, musimy się otworzyć na drugiego człowieka. Nieważne, czy jesteście tu i jesteście osobami religijnymi, osobami niereligijnymi, czy bliżej wam do lewicy, czy do prawicy. Ważne, że chcecie chronić ten świat, na którym żyjecie i chcecie razem walczyć o lepsze jutro. Ale to była ta część mniej planowana, bo chciałem zacząć od tego, że zastanawiacie się może, co robi człowiek ubrany jak emerytowany profesor filozofii na strajku dla młodzieży. Jestem sobie tam przewodniczący w jakiejś tam, no nie za dużej szkole, w pomniejszym polskim mieście, może też niezbyt małym, ale to nauczyło mnie tego, że kiedy staramy się przemówić do nich, do nauczycieli, do rodziców, do polityków, często bardziej ich obchodzi, jak wyglądamy, bardziej ich obchodzi, jak się prezentujemy i nawet jakbyśmy mówili do nich z sensem,
to mogą nas nie posłuchać. To jest straszne, ale czasami trzeba. Poza tym zauważam wielokrotnie, że kiedy bronię na przykład ludzi przed skreśleniem z listy uczniów, bronię ludzi u nas w szkole przed skreśleniem z listy uczniów, wykłócam się z dyrektorem, to co od niego słyszę? Wstań jak do mnie mówisz, usiądź jak do mnie mówisz. Generalnie to jest jedyne, co go obchodzi. To, co mówię, nie ma znaczenia, ale niestety, to nie jest też ich wina. Oni tak zostali wychowani. Musimy zrozumieć ludzi, z którymi walczymy, żeby zrozumieć zmiany. Może tak prowokacyjnie zatrzymam to nakrycie głowy, bo też często słyszę, że jak to mogę przyjść do szkoły i nie zdjąć tej czapki przy godle, bo widocznie to obchodzi ich bardziej niż to, czy będziemy mogli żyć na tej planecie przez najbliższe ileś lat. Długo, ale wracając do głównego wątku. Tu chodzi o to, że musimy walczyć o swoje i to nie jest tak, że jesteśmy bezsilni, bo wydaje nam się, że tylko oni mogą coś zmienić. Pamiętajmy o tym, że to my jesteśmy przyszłym elektoratem. Nie możemy też sobie powiedzieć, że nie pójdziemy na wybory i nie będziemy głosować, bo możemy zawsze narzekać. Ci politycy to są idioci. Oni nigdy nic nie robią. Kto ich wybiera? Ale to wy będziecie mieli prawo głosu. To wy będziecie głosować w wyborach. Szkoła jest, nie ukrywajmy, strasznym miejscem, w którym uczą nas tego, że nie warto się wychylać, że warto siedzieć cicho, nie narzekać, że warto być konformistą, ale powiem nam, że nie warto, choć trudno, ale nie warto, ponieważ tam docenią nas bardziej za to, że dobrze wyliczymy kosinusa albo dobrze zanalizujemy wiersz i w zasadzie dobra analiza wiersza nie jest dobrą analizą wiersza, tylko tą, która jest w kluczu. Ale warto się postawić i wierzę, że dlatego, że tu jesteście, też w to wierzycie, że jesteście ludźmi, którzy nie są zadowoleni z tego, jak jest i chcą od życia czegoś więcej, a nie tylko siedzieć, narzekać, że jest beznadziejnie, ale nie ruszyć, nie kiwnąć palcem. I odnosząc się jeszcze do szkoły, tak, nasi nauczyciele, rodzice będą narzekać, że my tylko w tych telefonach siedzimy, że my nic nie czytamy, że kiedyś to, kurde, młodzież zawsze poezję czytała, wysoką, ambitną literaturę, wcale po prostu nie grali w piłkę na boisku, nie, oni to zawsze, kurde, Kant, Nietzsche i jeszcze do kompletu może Heidegger. Ale... Więc chciałbym wam coś przeczytać. O Boże, mój telefon nawala od tej wody, tego deszczu, ale poczekajcie chwilę. Dobrze. Wyższa temperatura to martwa natura! 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 Chciałem wam też przypomnieć, że to, że tu jesteśmy, daje nam wiarę, bo wiele z was może zwątpić w to, czy warto walczyć. Wiele z was może zwątpić, może zacząć myśleć, że nie warto, zacząć zalewać swoje smutki, ale pamiętajcie o tym, że kiedy nie wiem, w co możecie uciec, ale kolejnego dnia przypomni wam to tylko o tym, że nic nie zrobiliście. Dlatego chciałem wam przeczytać to. Wyszedł Czech z szeregu, zadał on pytanie, dostał w twarz. Z rozbiegu padł i już nie wstanie, a tłum nadal stoi. Stoją jak barany, pytać nie przystoi, jak wódz był wybrany. I to napisał jeden z was, młodych, siedzących w tych ławkach i dostających uwagi za to, że nie uważa, czy że śpi na lekcjach. Ale on myślał, bo wierzę, że wy wszyscy myślicie. I pamiętajcie o tym, że robicie coś wartościowego z życiem. Wasi rodzice pewnie chcieliby, żebyście mieli domek z ogródkiem na przedmieściach, dobrze płatną pracę,
Ale nie o to w życiu chodzi. Matura nie jest wszystkim i ważne jest, żeby zrobić coś, w co wierzycie. Żeby o coś walczyć, żeby mieć swoje ideały. Dobrze. Najpierw matura, potem matura. 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 Najpierw matura. Jest nas bardzo dużo, a gdy jest nas dużo, robi się gorąco. Cała Warszawa, tak? Cała Warszawa broni klimatu. Broni klimatu. Cała Warszawa broni klimatu. Cała Warszawa broni klimatu. Cała Warszawa broni klimatu. Cała Warszawa broni klimatu. Broni klimatu, cała Warszawa, 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 broni klimatu, cała Warszawa. Ja jestem Janek i chciałbym powiedzieć wam,
że choć nie jest dobrze, to możemy to uratować, bo znajdujemy się w punkcie krytycznym dla naszej ziemi, która jest naszym wspólnym domem. I choć susze, choć brak dostępu do żywności, choć wizja konfliktów zbrojnych, czy topnienia lodowców tworzą obraz naszej planety, smutku, strachu, to jednak możemy zawalczyć i zmienić to. Obecnie 100 przedsiębiorstw emituje 71% gazów cieplarnianych. Hańba! 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 I ich zysk to strata dla wielu społeczności. Wielkie korporacje przesuwają zegar w stronę zagłady ziemi. Emisje gazów cieplarnianych to tani zysk dla korporacji, ale to wiele ludzi dotkniętych suszą, powodzią i falami upałów. To wizja przyszłości, która dzieje się na naszych oczach. Ale tak być nie musi. Najpierw ludzie, potem zyski. 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 Ich zysk to strata domu i katastrofa dla wielu ludzi. I ofiarami zmian klimatu są najczęściej osoby z najmniej zamożnych państw. Tak być nie może! 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 Tak być nie może, tak być nie może, tak być nie może, tak być nie może, tak być nie może. Potrzebujemy zmiany, potrzebujemy pełnej rewolucji, która ogarnie wszystkie dziedziny naszego życia. Rewolucja! 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 Potrzebujemy odejścia od paliw kopalnych i potrzebujemy zbudowania kultury szacunku dla ziemi. Hejka! Słuchajcie! Pierwszy raz w historii młode pokolenie ma głos! Jest słyszalne! I to dzięki temu, że uświadomiliśmy sobie, jak ważne dla przyszłości jest zagrożenie związane ze zmianami klimatycznymi. Jeszcze w grudniu, kiedy organizowaliśmy Marsz dla Klimatu podczas szczytu klimatycznego, cieszyliśmy się, że uczestniczyło 5 tysięcy osób. Teraz jest kilkaset tysięcy osób na całym świecie. Młodzież ma siłę. Wówczas Greta Thunberg powiedziała nam, że młodzież się obudziła. Nie wszyscy w to wierzyli, ale teraz jesteśmy już pewni. Młodzież się obudziła. A wy w tych budynkach, politycy, szefowie różnych korporacji, którzy protestujecie przeciwko naszej przyszłości, przeciwko rzeczywistości, przeciwko ustaleniom nauki, nie czyniąc sobie nic z zagrożenia zmianami klimatu, wiedzcie, że młodzież nie spocznie, póki nie doczekamy się klimatycznej sprawiedliwości. Mój projekt nas
nazywa się EcoBeat i tak się składa, że robię go od września. Tylko że wszyscy tak jakoś nas ignorują, zarówno szkoły, jak i firmy. I dzisiaj zwracam się z prośbą do was, żebyście sami mieli wpływ na własne szkoły, żebyście chcieli tej edukacji, bo ja chcę wam pokazać, o co chodzi z jednorazowym plastikiem, zero waste. I do tego was nawołuję. Jeszcze tylko jedno. Jest taka super książka, jak zerwać z plastikiem. Jest 12,7 miliona ton plastikowych śmieci, trafia każdego roku do oceanów. Więc prośba. Baba. Ludzie. Banany bez foliówek, to jest moje hasło, okej? Okay? Czyli banany bez foliówek cały czas, bo mnie to po prostu tknie, okej? Okay? Banany bez foliówek! 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 Słuchajcie, EcoBeat! Zapraszam na Instagrama i na Facebooka! Cześć, ja jestem Kuba, przyjechałem z obozu dla Puszczy, może przejście proszę. Puszcza Białowieska, na pewno wiecie, ręka w górę, kto był w Puszczy Białowieskiej? Spoko. To ci, którzy nie byli, to spieszcie się, bo niestety Puszcza Białowieska, mimo że to ostatni naturalny las nizinnej Europy, jest wycinana. Ona wciąż nie jest parkiem narodowym, bo nie wiem, czy wiecie, ale ostatni park narodowy w Polsce powstał 18 lat temu. Wiele z was jeszcze chyba nie było wtedy na świecie. Natomiast to można zmienić, bo tak jak mówiliście, dzieci i ryby mają głos, ale jest też różnica, bo dzieci w przeciwieństwie do ryb mają też władzę, to wy macie tę władzę, żeby to zmienić. Bo jeśli wam się nie podoba, że puszcza jest wycinana, to możecie to zmienić. Możecie to zablokować! Jeśli nie chcecie kolejnej kopalni, możecie ją zablokować! Jeśli nie chcecie przekopu przez Mierzeję Wiślaną, możecie to zablokować, bo to wy macie tę władzę! I dlatego chciałbym, żebyśmy teraz razem krzyknęli tak, żeby usłyszeli nas ci debile w Ministerstwie Środowiska na Ochocie! Cała Puszcza Parkiem Narodowym! 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 Cała Puszcza Parkiem Narodowym!
zapraszamy was na planowanie kolejnych akcji, na uczestniczenie wszystkich innych. Śledźcie naszego Facebooka, możecie do nas napisać. Pamiętajmy, że takie wydarzenia dzieją się w ponad 2000 miast na całym świecie. Teraz ostatnia piosenka, kolorowy wiatr i zakończamy wydarzenie.